Jeśli chodzi o odpoczynek, to na pewno był to za krótki czas, żeby odpocząć, tym bardziej, że w głowie cały czas była myśl, że jest reprezentacja i tą formę trzeba cały czas podtrzymywać, przynajmniej do rozpoczęcia treningów, jakie rozpoczęliśmy właśnie wczoraj. A to, że wcześniej zapewniliśmy sobie mistrzostwo, nie jest to akurat nie miało większego wpływu, bo wiadomo, że walczyliśmy na wszystkich frontach o to, żeby grać w finale zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w Pucharze Niemiec. Niestety to się nie udało. Ta przerwa między rozgrywkami, między ostatnim meczem klubowym, a rozpoczęciem przygotowań z reprezentacją nie jest na tyle duża, żeby się obawiać o formę, tym bardziej, że raczej to był czas na to, żeby doprowadzić swoje zdrowie, swój organizm do stuprocentowej sprawności, bez żadnych problemów bólowych i mam nadzieję, że tak właśnie będzie również w tym meczu przeciwko Gruzji. Dzisiaj byłem na kontroli z rana, żeby sprawdzić, czy wszystko już jest ok. I okazało się, że tak naprawdę już mogę grać bez maski, więc na pewno jestem z tego powodu bardzo zadowolony i mam nadzieję, że to ten mecz ostatni, który zagrałem w masce 23 chyba maja, bo ostatni mecz ligowy, to był ostatni, w który zagrałem tej masce i mam nadzieję, że po meczu reprezentacyjnym będę mógł tą maskę oddać na licytację i już więcej do niej nie wrócę. Jeśli chodzi o mecz z Gruzją, to na pewno nie będzie łatwy mecz. Jeśli przypomnimy sobie pierwszą połowę, jak graliśmy w Gruzji, to wcale tak się nie zapowiadało, jak się skończyło i tu na pewno będziemy musieli uważać od pierwszej minuty i na pewno dopóki nie będziemy stwarzali sytuacji, czy dopóki nie strzelimy bramki, no to nie będzie łatwy mecz i tu musimy sobie zdawać sprawę, że trzeba tutaj pokazać się z jak najlepszej strony, bo to będzie dla nas, jest to dla nas bardzo ważny mecz w kontekście szczególnie tych trzech punktów ewentualnych, których byśmy zdobyli, jeśli popatrzymy później na tabelę i na to, jakie mecze nam zostały i jakie szanse będziemy mieli na ten awans do Mistrzostw Europy.